Witajcie na kanale Tarot z planem duszy w czytaniach rocznych. Będzie rozkład prosty, który będzie się składał z 7 kart, a oprócz tego potem jeszcze dodatkowo będziemy mieli po 2 karty na miłość, na pracę i na pieniądze. To dosyć ważne są aspekty. Oczywiście będą to czytania ogólne, więc wiadomo, mogą nie rezonować z Wami. To mają być takie inspiracje. Czasem dają wglądy przeróżne, więc to też jest fajna sprawa, że można się tutaj oprzeć na jakimś czytaniu i jakby być uprzedzonym, co się może zdarzyć. Ale zanim jeszcze zacznę te czytanie dla każdego znaku z osobna, to chciałabym Wam podziękować za cały rok Waszej obecności na kanale Tarot z planem duszy, wszystkim uczestnikom kursu odczytu planu duszy, którzy byli na kursie i zdobyli certyfikaty. Też dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, subskrypcje, to, że dzielicie się z innymi też tym kanałem. Bardzo naprawdę z całego serca dziękuję. I oczywiście chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, żeby się wszystkim darzyło. Będę w tranzycie, że tak powiem, w najbliższym czasie będę się przenosić do Polski, więc będę przez trochę w Polsce, nie wiem jak długo. Na pewno będę przez najbliższe 3-4 miesiące. No i w związku z tym mogę być niedostępna od połowy grudnia. Także jeśli ktoś chciałby jeszcze coś, jakieś czytanie, to jedynie teraz jeszcze, ale mam dosyć dużo pracy, więc najlepiej już w styczniu, tak naprawdę. Więc tyle. Jeszcze oprócz tego, bo mamy czas na to, żeby coś kupić bliskim, naprawdę polecam Wam książkę Blue Marstena, Plan Duszy, która może Wam pomóc w obliczeniu swojego planu duszy i możecie w ten sposób uzyskać jakieś wglądy. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby więcej skorzystać, to może zapisać się na najbliższy kurs odczytu planu duszy online, który odbędzie się w lutym, 3, 4, 5 lutego. Planujemy z Ars Librą kurs w marcu, prawdopodobnie stacjonarny kurs w Warszawie, więc będzie to taki kurs, który będziemy oko w oko, nie tylko przez szkło i na odległość. Ok, także mam wrażenie, że w marcu właśnie w Warszawie, a najbliższy kurs online będzie w lutym. I to są takie najważniejsze rzeczy i tyle. Żeby nie przedłużać, zapraszam Was już do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie koziorożce w czytaniu na najbliższy nadchodzący rok 2023, który właściwie zbliża się bardzo już szybko. Został nam tylko grudzień przed nami. I w związku z tym, że ja się przenoszę, więc jakby muszę przyspieszyć i szybciej dla Was to zrobić, ale to nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście można się zainspirować tutaj tym czytaniem i zobaczyć, co jest dla Was, co można z tego wziąć. No i tak, taka prognoza, która może być bardzo ogólna, więc jeśli macie chęć, to jakieś pytania, to możecie wejść na stronę www.planduszy.pl i zarezerwować sobie czytanie indywidualne. Ok. Koziorożce, piękna energia Wam się tu ujawniła. Asa buław. Mamy tutaj właściwie taki potencjał, z którego może przydarzyć się, czy powstać wszystko. Może to być pomysł, idea na coś, co będzie Wam dawało dużo satysfakcji, być może później, albo obowiązków, tak? Wszystko zależy od tego, co to będzie i jak dalej się sprawy potoczą. Więc zobaczymy po kolei jeszcze, jakie są oprócz tego energie wokoło tej karty, żeby coś więcej powiedzieć. Na pewno macie tutaj dobry start do tego, żeby coś rozwinąć, coś nowego. Zresztą zdarzyło się już w kilku znakach na czytania właśnie rocznych, w czytaniach rocznych, że były asy w pierwszym właśnie takim głównym nurcie. Dlatego myślę, że to jest bardzo fajna sprawa. Każdy as to potencjał, każdy as to jest atut.
dla Was i możecie z niego skorzystać lub też nie. Oczywiście nie ma przymusu, tak, żeby akurat rozwijać tutaj coś. No ale myślę, że warto. Więc zobaczmy, co tutaj jeszcze więcej się ujawni. Ok. Zobaczymy, co tutaj jeszcze przybędzie do zestawu. Pierwsza karta to jest to, co odchodzi. I mamy tutaj czwórkę monet. Dalej mamy talenty, jakie mogą się ujawnić. Ciekawe. Słońce. Super karta. Może tak bliżej, żebyście widzieli. Dalej mamy możliwości. Zmartwychwstanie. No, tym bardziej. Super. Nadchodzące wyzwania. Osiem monet. Ja omówię to wszystko po kolei, jak już wyjmę wszystkie karty. Jak poradzić sobie z wyzwaniem? Mamy księżyc. I kolejne tutaj wyciągnięcie, król kielichów. I to jest jak osiągnąć swoje cele i marzenia spełnić. Ok? A co w tle? Siedem kielichów. Fajna karta siedmiu kielichów, pokazująca wzrost, pokazująca wybory, możliwości, chęć pójścia za zwycięstwem. Zobaczcie, tu mamy taki kwadrat, który jest jakby podstawą wyjściową do tego, żebyście wy tutaj mogli pójść dalej. Żebyście mogli się rozwinąć emocjonalnie też. Zobaczymy, jak to się będzie jeszcze miało do reszty kart. Na razie usytuujemy tutaj tą talię i zobaczymy. Ok, wracamy tutaj na stół do tej pierwszej pozycji. Mamy czwórkę monet jako energię wycofującą się. Można to odczytać różnorodnie, ponieważ może to być fundament, na którym zbudowaliście sobie jakąś swoją rzeczywistość. Mogą to być pieniądze w banku, mogą to być oszczędności, które warto zachować, albo mogą to być takie pieniądze na czarną godzinę. To wszystko zależy. Tu powiązanie jest z miłosierdziem na drzewie życia, z literą hebrajską Dalet, która mówi o tym, że można tutaj zamknąć się właśnie i jakby zasklepić, tudzież można otworzyć. Mam wrażenie, że wy jakby tutaj w nadchodzącym roku będziecie coś chcieli tutaj zostawić, takie zamknięcie zostawić za sobą, ponieważ następna karta jest słońcem. Zresztą macie tutaj to słońce w centrum i wygląda na to, że właśnie możecie dojść do pewnych sukcesów. Nie, być może nie w każdej dziedzinie życia, nie w każdej sferze, natomiast na pewno możecie pomyśleć czy poczuć, gdzie ten sukces może mi się pojawić, tak? Może to być w finansach, zresztą dociągniemy jeszcze karty, będą karty po dwie, na miłość, pracę i finanse, czy pieniądze inaczej, materię też. I zobaczymy wtedy może bliżej, jak to wygląda. Natomiast na ten moment powiem tak, że macie bardzo fajną, potężną energię talentu, która się pojawia, taką... Jak dla koziorożca, to wielką otwartość na zmianę, chęć złapania tego asa i pójścia z tym asem do przodu. Talentem może tutaj być ta promienność, ale też może być ujawnienie jakichś faktów o sobie, czy powiedzenie o rzeczach, które wcześniej może nie były łatwe do tego, żeby o nich tutaj wspominać. Zresztą właśnie patrząc teraz na te ilustracje, widać też, że nie było to możliwe, żeby wypuścić to słońce. Ta energia odchodzi, tego zamknięcia, tak jak powiedziałam. Jakby zbudowaliście wokół siebie mur, ale ten mur w tej chwili nie jest potrzebny i te drzwi będziecie otwierać i one będą otwarte. I to może doprowadzić Was do bardzo nowego życia. Otworzą się nowe możliwości. Otworzy się jakaś przestrzeń na to, żeby otrzymać nowe życie, w sensie takiego
ponownego narodzenia się, co może nie być takie łatwe, natomiast na pewno warto wsłuchać się w siebie i poczuć, w którym departamencie, bo może to dotyczyć zarówno związków, jak i pracy, różnych sfer waszego życia. Na pewno możecie tutaj sięgnąć do gwiazd i możecie skorzystać z nadarzających się możliwości, tak? Zobaczcie, przechodziliśmy tutaj przez taką całą ścieżkę zamkniętego słońca, które się otwiera, jest promienne, pełne kwiatów, połączenia yin-yang, bardzo w takim świetnym wzorze. I tu wchodzimy w taką przestrzeń, która pokazuje nam całkowite tęczowe zabarwienie i wolność w postaci tego orła, który tutaj jest. Więc mam wrażenie, że będziecie mogli wzlatywać wysoko, osiągać jakieś swoje cele, ale to jeszcze dopatrzymy, ponieważ tutaj rezultatem jest król kielichów. Ale najpierw zaczniemy od wyzwania. Wyzwaniem jest ósemka monet. Może to dotyczyć finansów waszych albo ciężaru jakiegoś związanego z waszą pracą albo z finansami, takie właśnie w generalnym pojęciu. Ósemka monet, ona pokazuje, że trzeba tutaj włożyć naprawdę dużo pracy i dopracować różne szczegóły. Możecie albo nie mieć cierpliwości, albo możecie być na tyle zamknięci jeszcze z początkiem roku, że może nie do końca będziecie chcieli to robić. Mam wrażenie, że dotyczy tutaj cała sytuacja w tym nadchodzącym roku jakiejś zmiany, która może zaistnieć w waszej karierze zawodowej. Generalnie może to być praca albo zarabianie na swój własny rachunek, bo tutaj może być dużo pracy, mało zarobków i to może być też wyzwaniem. Może to też być takie właśnie zablokowanie się w jakimś miejscu, w sensie nie zamknięcia, tak jak tutaj mamy to w tej karcie czwórki monet, tego słońca. Może tu być zmiana. Zmiana z takiego zajmowania się czymś, co może nie wymaga aż takiej precyzji, natomiast może będzie wymagane od was, żebyście bardzo precyzyjnie gdzieś zaczęli działać. Ponieważ jest tutaj ten as buław. Mamy tutaj wzrost w tej karcie, która się pojawiła w atmosferze. I pojawi się przed wami szansa na to, żebyście poszli w ciemno, właściwie gdzieś w ciemno, żebyście sobie mogli poradzić z wyzwaniem, to właśnie ta ciemność może wam tu pomóc. W sensie intuicji, prowadzenia, dania temu instynktowi prawa pierwszeństwa, niekoniecznie analizowania wszystkiego po kolei, w prawo i w lewo. Zresztą patrząc na ten rozkład, nie mamy w ogóle tutaj mieczy, tak, w tej chwili. Czyli totalnie jesteście tutaj zdani na taki instynkt samozachowawczy, czy instynkt, który będzie was prowadził przez cały ten rok. Ta iskra, czy pomysł, czy jakaś nowość, może też być jakiś romans, spotkanie z kimś, bo mamy tutaj króla kielichów. Może ta osoba bardzo mocno wpłynąć na wasze życie, w sensie może pomóc w realizacji celów i z jakiegoś zdobycia marzeń, czy zrealizowania jakichś marzeń. Ta osoba albo się pojawi w waszym życiu i będzie was bardzo emocjonalnie, bardzo mocno emocjonalnie wspierać. Zresztą obie te karty, łącznie z tą kartą tutaj w atmosferze, to jest wszystko woda, tak? Mamy taką ilość wody, która podpowiada, że intuicja jest tu w największym poważaniu i jest najważniejsza. W związku z tym, że nie ma mieczy, to intelekt niekoniecznie będzie tutaj pomagał. Może też to oznaczać, że właściwie analizowanie wszystkiego przez pryzmat umysłu niekoniecznie może tu wam w czymś pomóc.
Ale jeszcze dociągniemy karty i zobaczymy, jak z perspektywy tych kolejnych rozłożonych kart to wszystko się układa w całość. Na początek będzie miłość, relacje, dwie karty. Jeśli trzeba będzie, to dociągniemy jeszcze po jednej karcie. Ci, którzy oglądali już wcześniejsze rozkłady, to wiedzą, że można mieć trzy lub cztery nawet. Raz się zdarzyło. I zobaczymy miłość, potem pracę i te finanse, tak? Ok. Karty tasowane były jeszcze przed włączeniem kamery, więc nie będę już tutaj ich mocno tasować. Pięć buław, jeśli chodzi o związki, czy jeśli chodzi o miłość. I as mieczy. Bardzo ciekawy układ. Dalej mamy pracę i tu mamy trzy monety. Cesarzową. Ok. I tutaj mamy finanse. Wygląda to bardzo ciekawie, ponieważ pokazały się tutaj fajne karty. Przesunę, bo mam wrażenie, że nie widzicie wszystkich kart. O, w ten sposób. Na początek miłość. Jest tutaj jakaś potrzeba wypracowania jakiegoś porozumienia i jasności co do tego, gdzie mój związek zmierza, czy gdzie ta moja miłość zmierza, tak? Tutaj potrzeba jest jakiejś jedności, wspólnoty, czy wspólnej jednomyślności, czyli myślimy podobnie, czy analizujemy, czy widzimy jakiś potencjał, który tutaj jest, natomiast może nie do końca jeden z drugim może się zgadzać na ten temat. Że w związku, w waszych związkach czy relacjach mogą następować niesnaski. No, jest to takie normalne, prawda? Kiedy mamy jakieś związki, to zazwyczaj dwie osoby to są, mogą być dwie koncepcje. Natomiast karty tutaj pokazują, że fajnie by było wypracować jedną koncepcję na temat tego, co dalej, albo tego, dokąd ten związek zmierza, tak? Dociągniemy jeszcze po jednej karcie do każdej pozycji. Zobaczmy teraz pracę. W pracy mamy trzy monety i cesarzową. Powiem szczerze, że całe to czytanie, mam wrażenie, mówi o tym, że będziecie tutaj wchodzić w jakąś współpracę, która przyniesie wam bardzo dużo obfitości. Przyniesie wam jakieś spełnienie, czy takie uczucie bycia kimś, kto potrafi pomóc, kto potrafi dać rękę, kto może kogoś czegoś nauczyć, albo będziecie się wzajemnie uczyć od siebie. Tutaj te trzy monety pokazują takie właśnie stworzenie czegoś nowego. Praca w gnieździe, tak? Składanie jajek, wysiadywanie jajek. Zobaczcie, są tutaj te jajeczka w tym miejscu. I one, żeby zostały, żeby z nich się coś wykluło, potrzebują tutaj uwagi nie tylko jednego ptaszka, tak? Potrzeba tutaj jest pracy i współpracy. Zresztą znowu mamy tutaj w tej karcie tą tęczę, która się pojawia tak samo właśnie w tym miejscu. I mam wrażenie, że bardzo mocno chodzi tutaj w tym przychodzącym roku o waszą, tak jak wcześniej wspominałam, karierę i zmianę jakąś, która nadchodzi. Dla niektórych to będzie awans, dla innych to będzie wspaniały zespół, w którym będziecie się czuli jak ryba w wodzie i będziecie mogli wspólnie dojść do fajnych, nowych pomysłów. Dla niektórych z was to będzie zakładanie nowej działalności i bycie szefem, szefową, jeśli będziecie szefem, szefową, będziecie napędzać tutaj i nakręcać obfitość. Może to być praca związana bardzo ściśle z naturą, z jakimś pięknem, z miłością. Nie wiem, może ktoś biuro matrymonialne otworzy, tak? Opieką nad dziećmi też, w ogóle opieką może też nad starszymi osobami. Jest tu duży zakres, nie będę tu wszystkiego wymieniać, bo nawet nie jestem w stanie. Natomiast
Jest tu dużo wrażliwości w tym czytaniu. I ta wrażliwość przede wszystkim pojawia się właśnie w tych kartach króla kielichów, tej cesarzowej. Patrząc teraz na pieniądze, bardzo szybko nastąpi jakaś zmiana. Dostaniecie pełno różnych informacji, które będą bardzo mocno do Was trafiać. Ósemka buław pokazuje tutaj, że będzie przyspieszenie i też finansowo dobrze bardzo na tym wyjdziecie. Jeśli pójdziecie za nową pracą, czy przyjmiecie jakieś nowe stanowisko, czy założycie swoją działalność gospodarczą, bo to jest karta mówiąca właśnie o nowym życiu, ale też Słońce mówi o tym, że jest tutaj sukces, który nadchodzi, to mam wrażenie, że możecie na tym bardzo dobrze wyjść i być bardzo niezależni finansowo. Możecie sobie taką sporą niezależność finansową wypracować. Tak przynajmniej w takim zestawie te karty mówią. Możemy jeszcze tu dodać po jednej karcie, tak jak powiedziałam, i zobaczyć, co jeszcze do tego nam dopowie tarot. Prosimy o całkowite prowadzenie. Dobrze by było zacząć medytować, jeśli są tacy, którzy nie medytują. Rytuały wokół nowiu lub pełni księżyca mogą Wam też pomóc. Na kanale Tarot z Planem Duszy jest zakładka medytacje i muzyka i tam można posłuchać, tam różne są medytacje. Jeszcze nie ma ich tak dużo, ale pewnie jak się przeniosę już i przeprowadzę, to może tam więcej rzeczy wrzucę. Zależy, jak w nowym miejscu będzie wyglądała sytuacja, ok? Dobrze, popatrzymy. Może być rozmowa wśród par, które są na przykład narzeczeństwem, albo pary, które są w nieformalnych związkach. Może być dyskusja na przykład o małżeństwie. Ktoś będzie z Was chciał w tradycyjny sposób coś tam przypieczętować, związek ten, a druga osoba może nie do końca. Może to też być chęć, nie wiem, rozwoju, czy nie wiem, pójścia za tradycją. Ten arcykapłan to też jest osoba duchowna, więc może to być sytuacja, że będziecie chcieli bardziej podejść do związku, czy w ogóle do życia swojego i do relacji w taki bardziej duchowy, spirytualny, taki mniej przyziemny taki sposób, ponieważ no, w tym zestawie, tak jak patrzę, to może też chodzić o przyjemność, o to, bo mamy kartę byka, może chodzić, żebyście wypracowali sobie taki związek, w którym będzie naprawdę bardzo mocno chodziło Wam o Wasze wspólne dobro, wygodę i to, żeby ta relacja była w takiej jednomyślności, tak jak wcześniej mówiłam, tak? No i tyle w zasadzie. W innych związkach no, te kłótnie o jakieś takie bzdety mogą się zdarzać, ale będziecie jednomyślni, jeśli chodzi o wynik końcowy. Może będzie Wam potrzebny rozjemca, tym rozjemcą właśnie może być też jakaś osoba duchowna albo doradca jakiś. Może będziecie chcieli iść wspólnie gdzieś do instytucji, rozwiązać jakiś problem. Tak też może to być. To zależy. Na pewno nie ma tutaj nic złego w tym, że często się ludzie w związkach nie do końca dogadują, ale jeśli osiągają tak finałowo porozumienie, to fajnie, tak? Więc nie ma tutaj się nad czym zastanawiać. Praca. No właśnie, tak myślę, że ta praca, to dwa kielichy tutaj doszły. Chodzi o harmonię i obfitość, rozwój, współpraca, harmonia. Piękne karty, które pokazują, że możecie wybrać coś naprawdę takiego, co będziecie naprawdę lubić robić. Że możecie zmienić Waszą karierę i dojść do porozumienia też z kimś. To może być współpraca,
z kimś, kogo lubicie bardzo. Możecie nawet współpracować ze swoim partnerem. Na początku może nie być zgody, tak? Bo często są, mogą być takie rodzinne biznesy, które wspólnie są prowadzone przez parę, na przykład właśnie partnerów. To może właśnie tak wyglądać. Albo to rodzinny biznes, na przykład rodzice i dzieci. Może być tutaj jakaś zmiana, która wyjdzie wszystkim na dobre. Ok, i teraz jeśli o finanse chodzi. Mamy tu ósemkę kielichów. Tam, gdzie jesteście w tej chwili, wygląda na to, że tych pieniędzy, ciekawe, dwie ósemki i dziewiątka, nie, tak jakby nie będzie, czy nie ma. Natomiast tam, gdzie chcecie pójść, tak jak mówiłam wcześniej, to może być jakaś duchowość, rozwój na coś, zwrócenie uwagi, czy rozwój w stronę czegoś, co wcześniej było mało potrzebne, czy zrozumiałe dla Was, czy konieczne. Tutaj to nowe życie z tą tęczą koniecznie Was woła. Więc miejsce, w którym w tej chwili jesteście i pracujecie, to nie jest miejsce, w którym te pieniądze zostaną zarobione. Te informacje o jakichś możliwościach będą bardzo przyspieszać. I teraz tak, w zależności od tego, kto słucha też, to jest bardzo różnie. Może na przykład dla niektórych to się zdarzyć na początku roku. Rok jest długi, jest 12 miesięcy, więc będziecie patrzeć i jeśli będziecie uważni, to na pewno poczujecie, tak jak wcześniej powiedziałam, w rozkładzie głównym nie ma mieczy, to poczujecie taki zew, takie wołanie i promienność czegoś, co będzie Was naprawdę zachwycać. Tam, gdzie są tęcze, tęczowe kolory, możecie obserwować też siebie, kiedy podnosi się Wam poziom energii, to wtedy warto za tym pójść. Za tym właśnie, co ten poziom energii Wam podnosi, tak? Niektórzy przekształcają swoje hobby na przykład w pracę i to też jest możliwe. Więc wszystko przed Wami. Pozwólmy życiu nas zaskoczyć pozytywnie, ok? Tak myślę. Tym bardziej, że macie tu tego asa, więc tak czy siak idzie nowe. Trochę patrząc, no, jest tutaj płomienny być może jakiś związek, ale też taki związek, który chce się rozwijać w jakimś sensie i pójść za ciosem, pójść w coś poważniejszego być może. To jedyna taka wątpliwość, którą tutaj ewentualnie miałam, bo as mieczy jest tutaj w tym miejscu. I w zasadzie ten as mieczy jest jedynym mieczem, który się pokazał w ogóle w całym czytaniu. Potencjał na to, żeby coś tutaj też na nowo przyszło do waszych związków, jakieś oświecenie tutaj, jakiś potencjał do wykorzystania w związkach miłości, ale mocno też oparty o taką jasność i brak wątpliwości. To słońce jest też tutaj, tak? Więc idźcie za słońcem. A teraz mamy talię. Odpowiedź jest prosta i mamy tutaj kogoś, kto ma kochać swoje ciało. No i to też macie być wy. Ponieważ my mamy często takie poczucie, że na przykład nie mamy takich włosów, jakbyśmy chcieli, stóp, rąk, całego ciała, że jesteśmy za chudzi, za grubi, za tacy i za inni. I mam wrażenie, że przypomnienie o tym, żeby też zwrócić uwagę na swoje ciało i na to, czego ono pragnie, nie tylko w sensie wizerunku, bo to nawet nie tylko o ten wizerunek chodzi. Tutaj też chodzi o to, żebyście doceniali siebie, żebyście też otwierali się na sukces, żebyście mówili o rzeczach, o których wydaje się trudno mówić. I to pozwoli Wam tutaj wyjść do takiej promienności. Tu zresztą mamy Słońce, a tu Księżyc. I zarówno jedna, jak i druga karta leżą w takich pozycjach, które mówią o tym, że mamy zarówno cień, jak i pozytyw, znaczy cień i światło. W sensie takim, że jesteśmy i pozytywni, i negatywni. Chodzi o to, żebyście zachowywali równowagę pomiędzy
żeńskością, męskością, pomiędzy dniem a nocą tak samo, żeby się wysypiać, żeby też się nie przepracowywać, ale wykorzystywać szansę i być uważnym, wczuwać się w intuicję, która wam podpowie, co z tym ciałem, tak? Czy może ruszyć i poćwiczyć, żeby tutaj odkryć może coś na temat siebie, jak bardzo jestem skupiona, czy skupiony na tym, co chcę osiągnąć, bo kiedy zaczynamy ćwiczyć, możemy to zrobić przez chwilę, a możemy popełnić to na bardzo długi czas, nawet do końca życia. I tutaj macie otrzymać jakieś dary, zresztą te asy, które są w naszym tutaj rozkładzie, mówią dokładnie o tym, że macie otrzymać te dary. Dary, prezenty ofiarowane wam i też znowu tu mamy to słońce, tak? Znowu ono pojawia się na horyzoncie. Nie chcę tutaj w szczegóły więcej wchodzić w tą kartę, patrzę tylko na to, co intuicja podpowiada. Myślę, że jeśli pójdziecie za blaskiem słońca i nie będziecie zaprzeczać swojemu negatywnemu też aspektowi, czyli przyjmiecie też na klatę, że tak powiem, to, co jest też nie do końca zgłębione, czy ciemne, czy schowane, to jedno z drugim połączone zaprowadzi was zupełnie do nowego świata. Będzie to nowa rzeczywistość. Okay. A teraz jeszcze ptaki to anioły. Zobaczymy, co tutaj ptaki to anioły powiedzą. Zakochaj się. Teraz tak, zakochaj się w czym? Albo w kim? Może to być zakochaj się w sobie. Kochaj swoje ciało. Przyjmuj dary. Ale możesz też zakochać się w czymś albo w kimś. I wejść w tą promienność, tą lekkość, to wszystko, co przynosi miłość. Miłość jest najważniejsza. Miłość powoduje, że otwieramy się na te możliwości. Przyjmujemy wtedy więcej. Jesteśmy tacy zrównoważeni w tej miłości. Potrafimy wybaczać też. Więc życzę wam, żeby nadchodzący czas był właśnie dla was takim bardzo przyjemnym czasem. Cały rok, żeby był promienny, słoneczny, żeby przyszły do was obfitość i szczęście, a także życzę wam bardzo, bardzo wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. No i teraz już was żegnam. W następnych czytaniach się zobaczymy.